lata programu. Czy czeka nas coś nowego? Zobaczmy sami. Na antenie Polsatu nie powinno zabraknąć stałych punktów programów, to znaczy pogody, sportu i informacji. Widać jednak, że telewizja wyraźnie stawia na rozrywkę. O stare i nowe audycje, a także o ceny ramówki zapytaliśmy gwiazdy obecne na imprezie. Co nowego słychać w Polsacie? Nie wiem tego, bo nie układam ramówki, więc trudno mi powiedzieć. No, jakbym układał, to bym pani na pewno zdradził. Ale pewnie będzie zajebiście. Kontynuacje seriali, które państwo na pewno oglądaliście, czyli Hotel 52, Szpilki na Giewoncie, Ślad według Kiepski, będzie trzecia edycja Must Be The Music, będzie nowość, czyli Got To Dance, pierwsza edycja, także myślę, że Polsat ma sporo do zaoferowania tej wiosny i że na pewno znajdzie też sporą publiczność. Czym ten program różni się od innych talent show? Oj, różni się ten program od innych. Uwaga, zaczynam. Przede wszystkim tym, że ludzie tam pokazują absolutnie siebie. To wszystko jest od nich. To są ich emocje wyrażone poprzez taniec. Ich własne układy, ich własny wysiłek włożony w choreografię, w ich przygotowanie. To jest wszystko od nich i to jest urocze. Czy Must Be The Music tak naprawdę pomaga młodym twórcom? Czy to jest oferta taka, dzięki której mogą się odwrócić na przykład od MySpace'a i pójść do telewizji i realnie im pomaga? Myślę, że to jest tak, że są tacy, którzy chcą się pokazać. Wiedzą, że to jest dwuminutowe właściwie pokazanie się w telewizji i już nic więcej. Ale są też tacy zwycięzcy, jak Eny, jak trzy pierwsze miejsca drugiej edycji, czyli Eris is my homegirl, Czaczyk i jeszcze chyba taka dziewczynka, już nie pamiętam jak ona, Olak się chyba nazywała. Więc ja myślę, że to przed nimi coś się rysuje. Pokazanie się w tak nieprawdopodobnie stresującej sytuacji. To, że oni w ogóle się potrafią zaprezentować, to już dobrze o nich świadczy. Te rzeczy sportowe, które mnie interesują, widzę na platformie cyfrowej i oglądam. Co słychać w pierwszej miłości? Oj, dużo się dzieje, strasznie dużo. Czasami się gubię. Jest tyle nowych twarzy, młodzieży, wątków, bardzo interesujących zresztą i bardzo fajnych, młodych, zdolnych aktorów i aktorek. A jak ocenia pan ofertę programową, właściwie seriali telewizji Polsat? Proszę pani, obawiam się, że nie jestem autorytetem. Ja jedynie grywam w tych serialach. Czasami oglądam mój serial, ale też rzadko. Jeśli chodzi o nowy program, Krzysztof Ibisz jest bardzo tajemniczy. Odpowiedział nam jednak na pytanie, które od kilku miesięcy zadaje sobie cała Polska. Czy zdaje sobie pan sprawę, że był pan jednym z największych hitów ostatnich miesięcy w Klejnotach? Super, bardzo się cieszę. Absolutnie tak, ja trochę nie miałem czasu, ale muszę do autora napisać, czy zgodziłbym się, żebym umieścił jego spot u mnie na stronie, przynajmniej linka. Po prostu sobie obiecuję, zawsze to zrobi, nie mam czasu, ale uważam, że fantastycznie zrobi. Fantastycznie, z dużym poczuciem humoru. Czy to w takim razie mógłby nam pan odpowiedzieć, jak żyć? Powiem tak, jak żyć, wdech, wydech, wdech, wydech. Dziękuję bardzo.